19 listopada oficjalnie swoją pracę rozpoczęli chorzowscy radni 8 kadencji Rady Miasta. Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu miejskiego hejnału miało miejsce zaprzysiężenie radnych i prezydenta. Chciałem serdecznie podziękować przy tej okazji jeszcze raz mieszkańcom za to, że obdarzyli mnie zaufaniem, oddano na mnie mnóstwo głosów. Naprawdę jest to powód do dumy i radości zarazem, bo daje to taką, dodaje skrzydeł na kolejne 5 lat. A co się mnie działo, to na pewno Państwo wiecie, bo to wszystko było już omawiane w programach wyborczych. Chcę tylko podkreślić, że na pewno będziemy ten program realizować, czyli łącznie z budową Stadionu Ruchu Chorzów, łącznie z budową kąpieliska, łącznie z remontem kolejnych dróg, takich jak 3 Maja, Hajducka, Powstańców. Widzimy tutaj za oknem, kończy się powoli przebudowa rynku. Za chwilę się już się właśnie rozpoczęło i w przyszłym roku się skończy instalacja tężni przy Placu Hutników. No i te kolejne wezwania do oczywiście Muzeum Hutnictwa, które również chcielibyśmy w tej kadencji je oddać już do użytku. Także na pewno się będzie wiele działo, wiele inwestycji powstanie. Nie odpuszczam tempa. Chcę, aby Chorzów się nadal rozwijał, by piękniał, żeby mieszkańcy byli oczywiście z naszego miasta dumni. Podczas pierwszej sesji Rady Miasta wybrano również jej przewodniczącego. Po uzyskaniu większości głosów został nim Waldemar Kołodziej, który z Radą związany jest od 1998 roku. Są sprawy, które będą kontynuacją tych zadań, które były realizowane w 7 kadencji. Chcielibyśmy wszyscy i myślę, że mieszkańcy naszego miasta czekają na takie inwestycje jak przebudowa chociażby ulicy 3 Maja. Miasto jest na to przygotowane, mamy środki finansowe tak jakby zabezpieczone. Czekamy teraz tylko i wyłącznie na rozstrzygnięcie tego przetargu, który no już kilka miesięcy trwa, ileś odwołań w tym temacie było. 3 Maja, ulica Powstańców, ulica Hajducka. Są to sprawy, które trzeba bardzo pilnie rozwiązać i gros środków pewnie pójdzie w tym kierunku. Myślimy również o tym, że chcemy realizować budowę Stadionu Ruchu. To jest też ważna inwestycja. Na to oczywiście musimy pozyskać środki finansowe. Także takich tematów jak chociażby budowa przedszkola w Batorym, po to, żeby wszystkie chorzowskie dzieci mogły znaleźć w naszych miejskich przedszkolach miejsce. Możemy mówić o inwestycjach typu chociażby lodowisko. Ta pozycja znalazła się w moim programie wyborczym, czyli lodowisko takie przenośne, które chciałbym, żeby się pojawiło w Batorym. I takich pomysłów, takich projektów myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo i teraz radni zdecydują o tym, które będą realizowane i w jakiej kolejności. Obecna Rada Miasta składa się z 25 radnych. 18 mandatów trafiło do kandydatów Koalicji Obywatelskiej. 7 reprezentantów będzie posiadało Prawo i Sprawiedliwość.